Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym komentarzu miesiąca. Będziemy podsumowywać dla Państwa wydarzenia miesiąca maja. Kamil Klimczak, Arkadiusz Miksa. Witamy i przechodzimy niezwłocznie, bo miesiąc był niezwykle ciekawy. Wiosna w końcu przyszła, wszystko się obudziło do życia, polityka też się obudziła do życia. No i zaczęło być ciekawie. Zaczęło być bardzo ciekawie. Zanim opowiemy o tym, co było takiego ciekawego, to tylko przypomnę Państwu o zostawianiu łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, o wspieraniu naszego kanału finansowo. Dane wszystkie są w opisie i zachęcam także do odwiedzenia naszego kącika księgarskiego. Wiele mamy tutaj tematów, od czego by tu zacząć, ale może zacznijmy od tego, że fruwają sobie przez terytorium Polski różne obiekty. Nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, gdzie one spadają. Są znajdowane po paru miesiącach. Ostatnio znaleziono rakietę pod Bydgoszczą, potem szukano balonu. Balonu chyba nie znaleziono. Wszystko wlatuje od strony Białorusi. Powiem tak, no, w 1939 mieliśmy jakieś tam niewielką obronę przeciwlotniczą, niewielkie lotnictwo, ale przynajmniej przez parę dni udało się Niemców przeganiać znad Warszawy. Obawiam się, że w obecnym stanie, to nawet i tego by nam poskąpiono. Czy ta sytuacja z tym balonem to trochę przypomina mi takie z pewną sytuację z czasów mojej szkoły średniej, z technikum, do którego chodziłem. Mianowicie na warsztatach mechanicy lubili się bawić, zwłaszcza z młodymi adeptami, że tak powiem, młodymi uczniami, którzy pojawiali się świeżo na zajęciach warsztatowych, na zajęciach właśnie w serwisie samochodowym. I to zabawa polegała na tym, że się zlecało takiemu uczniakowi poszukiwanie czegoś tam za garażami, czegoś, co nie istniało, no, co rzeczywiście z punktu widzenia dla mechaników było śmieszne. Dla tych, że tak powiem, uczniaków trochę mniej, zwłaszcza jeśli sytuacja na przykład miała miejsce jesienią, kiedy już było zimno albo padał deszcz, i to poszukiwanie tego rzekomego balonu przez Wojsko Obrony Terytorialnej przypomina mi właśnie trochę ten los tego biednego uczniaka, który bierze udział w poszukiwaniu czegoś, co w rzeczywistości nie istnieje. Ja mówię to w kontekście tego, że oczywiście, ponieważ ten temat tej rakiety stał się bardzo gorący w pewnym momencie, więc według mnie postanowiono go po prostu przykryć momentalnie innymi tematami zastępczymi. I jednym z takich tematów zastępczych, no właśnie, był temat tego balonu, tak, żeby ukierunkować tutaj media na poszukiwania czegoś nowego, dać już sobie spokój, prawda, jak najszybciej z tą rakietą, bo temat był rzeczywiście szedł w kierunku nieciekawym dla partii rządzącej i wskazywał na głęboką nieudolność ludzi, którzy, no co ciekawe, właśnie nie poradzili sobie z tą rakietą. Natomiast wiemy, że od wybuchu tego konfliktu na Ukrainie dążą systematycznie do konfrontacji z Rosją, a jak się okazuje, nie posiadają wystarczających środków, żeby przeciwdziałać jednej wystrzelonej rakiety, żeby ją po prostu być w stanie namierzyć i dowiedzieć się, co się z nią stało, skąd w ogóle leci, po co leci, jaki jest jej w ogóle cel. Więc mówię, no to taka, bym powiedział, groteskowa sytuacja. Żal tylko zawsze tych biednych właśnie tak zwanych jeleni, tych wotowców, którzy muszą zasuwać i szukać czegoś, co w rzeczywistości według mnie w ogóle od początku nie istniało. No, może i nie istniało, natomiast no już pamiętamy chociażby zajście w Przewodowie, jak już niektórzy chcieli iść na wojnę, bo rakieta rosyjska spadła. Potem okazało się, że to jednak rakieta ukraińska. Nie poszliśmy z tego powodu na wojnę z Ukrainą. A tutaj, no tylko, że tamto spadło na tereny przygraniczne. I to wiadomo, czasem może być tak, że trudno wymierzyć trajektorię. Spadnie u nas, czy może jednak już jeszcze u nich? No tak, ale wtedy... Ale tutaj przeleciało to przez pół Polski. Ten pocisk manewrujący, zapomniałem typu, może przenosić broń jądrową. No to rozumiem, że gdyby rzeczywiście w Moskwie Władimir Putin nacisnął czerwony guzik, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nawet byśmy się nie zorientowali, co nas trafiło przez dłuższy czas. No tak, no, to jest jedno, natomiast wtedy też przypomnijmy sobie, że również tamtą kwestię wykorzystano politycznie, ponieważ Polska od początku wiedziała, miała takie sygnały ze strony służb rozpoznania amerykańskiego, że to jest rakieta ukraińska, natomiast przez kilka godzin pozwolono na grzanie tematu w mediach, żeby ludzie się wyżywali i złorzeczyli tam Rosji, nawoływali do wojny z Rosją i tak dalej, to było celowe po prostu podgrzewanie emocji, dopiero informacja została podana po kilku godzinach, no bo temat był niewygodny, był niezręczny i przypomnijmy, że
zwycięstwo, że sprawa po dzień nie została wyjaśniona, załatwiona, bo strona ukraińska nie przeprosiła, nie zadośćuczyniła przede wszystkim rodzinom, co jest najistotniejsze, uważając jakby, że problemu w dalszym ciągu nie było i nie ma. Więc oczywiście te sprawy się wiążą w ten sposób, że i wtedy nie było odpowiedniej reakcji naszych systemów obrony przeciwlotniczej, jak i teraz. No, to pokazuje też, że cała te wszystkie opowieści o tym, że jesteśmy, prawda, tutaj pod parasolem ochronnym NATO i nad Polską latają systemy rozpoznania elektronicznego AWACS i tak dalej, i to wszystko tutaj jest, prawda, tak kontrolowane, że tu są myśliwce amerykańskie, gdzieś z Chorwacji są ściągane, z całej zachodniej Europy, z Portugalii, z Hiszpanii, tu mamy taki poziom bezpieczeństwa wysoki, po czym okazuje się, że no, ten poziom bezpieczeństwa w rzeczywistości jest zupełnie, bym powiedział, no, wygląda zupełnie inaczej, wygląda groteskowo, wygląda po prostu żałośnie. No ciekawe, czy teraz nie będzie próby wciągnięcia nas w wojnę na przykład na Białorusi, bo tam rzekomo Łukaszenka niby już umiera, no to tak jak Władimir Putin już przynajmniej parę razy miał umrzeć, a generał Skrzypczak mówi, że szykujemy się na wyzwalanie Białorusi. Tak, to znaczy to generał Skrzypczak mówi to teraz, ale przypomnijmy sobie, że inny równie durny generał, generał Polko, już kilka lat temu mówił o tym, to nie że w ubiegłego roku, tylko już kilka lat temu mówił o tym, że Polska powinna przygotowywać oddziały partyzanckie, które przenikałyby granice i tam po prostu działania partyzanckie, sabotaż i tak dalej wymierzone w władze białoruskie po prostu prowadziły, więc to generałowie nasi, ci emerytowani generałowie... Zapatrzył się na akcję Łom. Tak, zapatrzył się na akcję Łom, więc to, co się działo na pograniczu właśnie polsko-czechosłowackim, teraz chcemy podobnie, prawda, jątrzyć i robić problemy, więc mówię, my mamy w ogóle problem z tymi generałami emerytowanymi. Ja osobiście uważam, że skandalem jest to, że ci ludzie w ogóle pobierają generalskie emerytury w tej wysokości, w jakiej odbierają, bo ci ludzie się systematycznie kompromitują i pokazują, że w ogóle nie byli godni tego, żeby w ogóle zostać generałami, a teraz jeszcze zapraszanie ich do studia, mimo tego, że się regularnie kompromitują, nie wiem komu i po co jest potrzebne, bo to przecież godzi w ogóle w autorytet Wojska Polskiego jako takiego, mimo że chociaż oni są już na emeryturze, ale w dalszym ciągu no przecież wypadają się jako byli generałowie, jako byli dowódcy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych Wojska Polskiego, więc to jest po prostu sytuacja no, dramatyczna i kuriozalna. Tak, natomiast mieliśmy też 9 maja rocznicę zakończenia II wojny światowej, w Rosji Dzień Zwycięstwa, u nas Dzień Zwycięstwa jest 8 maja, o czym chyba mało kto wie, że jest takie święto państwowe jak Dzień Zwycięstwa, ale jest. No natomiast znowu nie dopuszczono ambasadora Rosji do złożenia kwiatów na cmentarzu żołnierzy radzieckich, doszło tam do przepychanek niektórych osób z Ukraińcami. No znowu jeszcze dochodzi do tego wcześniej wykonana to zajęcie szkoły rosyjskiej w Warszawie. Szkoły, z tego co wiem, chyba chwilowo nieczynnej, bo personel dyplomatyczny ambasady rosyjskiej w Warszawie jest zredukowany do minimum. No ale kolejne jakby tam kroki władz polskich, no jeśli chodzi o standardy przyjęte w dyplomacji, no dosyć żałosne. No, ja uważam, że powinna ta sprawa być ostatecznie rozstrzygnięta w tym sensie, że albo po prostu zrywamy stosunki dyplomatyczne z Rosją, tak, do czego już niewiele potrzeba, tak, bo mamy w tej chwili według mnie 8 poziom tego napięcia we wzajemnych relacjach, 9 to zerwanie stosunków, a 10 to już tylko wojna. No ale jeśli tak, no to jeśli tak czują polskie władze, to niech ten krok zrobią oficjalnie, no, i będzie. Bo mówią, że to była prowokacja, tak? To miała być prowokacja, no to ambasadora prowokatora się wydala. Tak. Tylko żeby idąc tym tokiem myślenia, na przykład należałoby za jego bezczelne wpisy wykopać natychmiast chyba ambasadora Zwarycza i ambasadora Brzezińskiego również. Ja uważam, że jeśli natomiast te kontakty dyplomatyczne nie są zerwane, to choćby się waliło i paliło, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania po prostu pewnych zasad i standardów dyplomatycznych, które są nie tylko od ponad wieku, przynajmniej w relacjach w ramach cywilizacji zachodu, cywilizacji łacińskiej, ale generalnie są już powszechnie, można powiedzieć, szanowane w całym świecie, bo wychodzimy na państwo po prostu jakiś bantustan, no, który nie jest w stanie po prostu przestrzegać prawa międzynarodowego,
a szczycimy się jako tutaj lider szerzący demokrację, lider po prostu w zwalczaniu właśnie systemów antydemokratycznych, totalitarnych rzekomo i tak dalej. Natomiast nie zachowujemy sami podstawowych standardów. I z rzeczą skandaliczną jest, że państwo trzecie, w tym wypadku Ukraina, narzuca nam na własnym terytorium właśnie sposób prowadzenia polityki zagranicznej, bo tak to generalnie wyglądało. No to jest nie do przyjęcia, to jest niedopuszczalne to, co robi strona ukraińska. I w wypadku tej rakiety właśnie w przewodowie i tutaj również mamy sytuację, w której Ukraina świadomie dąży do skonfliktowania, konfliktu, mówię już, który ma przejść do konfliktu od strony werbalnej, od strony walki informacyjnej, do konfliktu militarnego, fizycznego konfliktu z Rosją. No do tego strona rosyjska zmierza i to się dzieje na naszych oczach i państwo polskie po prostu nie reaguje, nie wzywa właśnie strony ukraińskiej do opamiętania, do przestrzegania właśnie tutaj też pewnych przyjętych norm w relacjach, tylko po prostu no Ukraina czuje się na terytorium Polski tak jak do tej pory czuło się, bym powiedział, przedstawicielstwo, jak czuło się społeczność, diaspora żydowska na naszym terytorium, tak? Tak jakby w ogóle... No, ale przede wszystkim, wiesz, manifestacje na cmentarzu, no co to jest? No to jest żenujące. To jest zdziczenie. No, to jest kompletne zdziczenie. Inna kwestia, oczywiście, to znowu ten podział wewnętrzny w Polsce i teraz te rosnące szeregi tych, którzy twierdzą, że to absolutnie nie było w ogóle żadne wyzwolenie, to tylko była po prostu katastrofa, to ja tym ludziom mówię, przypominam. Ja na Facebooku zostałem jednego dnia zaatakowany przez zwolenników opcji tych, którzy uważają, że to absolutnie nie jest żaden sukces, a potem zostałem zaatakowany przez tych, którzy no, uznali mnie jednak tutaj, że za mało, tutaj uważam, że to zbyt mały sukces. Natomiast ja oczywiście, moje zdanie jest następujące, że w tym momencie, w którym się ta wojna kończyła, to był to sukces i my byliśmy w grupie państw zwycięskich. Natomiast oczywiście potem przyszło to jarzmo i ta dominacja ze strony sowieckiej. Jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast nie, no, próby dzisiaj mówienia o tym, że Polacy witali tych żołnierzy radzieckich grobowymi minami, są po prostu kuriozalne, bo jest mnóstwo zdjęć, jest mnóstwo nawet kronik filmowych, materiałów, kiedy Polacy witają ich kwiatami, są zadowoleni, że się skończyła ta dominacja. Oczywiście część z nich była już wtedy świadoma, ale tylko część tego, co ich czeka ze strony oczywiście Armii Czerwonej i NKWD. Natomiast mówię, generalnie to przyjęte to było z wielką ulgą. To, że nie ma, że Niemcy uciekli albo się wycofali, albo zostali po prostu zabici, no zostało to przyjęte z ogromną ulgą, tak, przez społeczeństwo polskie. Dzisiaj próba mówienia, traktowania tego jednowymiarowo, w tych kategoriach, że to w ogóle właściwie niczego nie zmieniło, że to właściwie tylko jeden okupant wszedł drugi i przyrównywanie tych sytuacji jest rzeczą absurdalną. Oczywiście, mówię, trzeba pamiętać też o tym wszystkim, co się stało potem, co robiło na terytorium Polski NKWD. Ja sam wielokrotnie tę myśl propaguję i podkreślam, tak? O tym też mówię. Natomiast i teraz właśnie weźmy siebie, bo mówimy, że to dominacja, ale przecież Czechosłowacja była krajem jeszcze bardziej, bym powiedział, większego zamordyzmu komunistycznego niż Polska, a 8 maja w Czechach dzisiaj jest obchodzony jako, nie tylko właśnie jako święto, ale święto państwowe, to jest dzień wolny w ogóle od pracy, tak, w Czechach, a przecież też byli zdominowani przez Związek Radziecki, tak, więc... U nich ta nie było aż tak widać tego dysonansu, bo jednak u nich okupacja niemiecka była dużo lżejsza. Tak, u nich była dużo lżejsza, a oni się bardziej z tego dzisiaj potrafią cieszyć, że się pozbyli Niemców, niż my po prostu Polacy, tak, mimo że ponieśli pod każdym względem dużo mniejsze straty, czy to pod względem liczby ludności, czy straty gospodarcze. Czechy nie doświadczyły takich zniszczeń, jakich doświadczyła Polska, a mimo to świętują. My natomiast niebo przyjęła się po prostu nowy kierunek, nowy trend w myśleniu, jeśli chodzi o politykę historyczną. Natomiast nie tylko w myśleniu o polityce historycznej, również w myśleniu o polityce bieżącej. Czy szykujesz się na stawienie się przed komisją do spraw wpływów rosyjskich? Znaczy ja myślę sobie, że na razie to jestem za małą płotką. Ta komisja mną to się może zająć po wygranych wyborach PiS-u, myślę, że za jakiś rok albo dwa. W tej chwili będzie się zajmować dla osobami, bym powiedział, wpływowymi, takie, które, że tak powiem, są przeszkodą, zawali drogami do tego, żeby PiS mógł rządzić w kolejny raz, kolejną kadencję. Ale jak uważasz, bo nie, wszyscy mówią, że to Lex Tusk, że to wszystko na Tuska, ale moim zdaniem to prędzej nie tyle Lex Tusk. Tusk będzie oczywiście propagandowo tam przesłuchiwany, będzie to pokazówka, ale no stare przysłowie mówi, że łba nie urwie, a raczej bym oczekiwał, że nie wiem, na przykład takie osoby jak Grzegorz Braun mogą być wezwane przed tą komisję, no i pan tu się fotografował z dziennikarzem rosyjskim w Sankt Petersburgu, no
winny 10 lat banicji z życia publicznego. Ja powiem tak, to oczywiście wątek słuszny poruszyłaś, natomiast ja powiem tak, że to też po raz kolejny widzicie Państwo, bo nam też, tobie czy mi, często się zarzuca, że my wracamy do tej przeszłości, że wałkujemy te antagonizmy Dmowski, Piłsudski, że tą sanację przypominamy, że tak wtedy postępowano. No i ja to przecież powtarzałem, że ja kiedyś na przykład w roku 2010 też byłem takiego zdania, że nie ma sensu do tego wszystkiego wracać, ale kiedy PiS przejął władzę, no to zrozumiałem, że ci ludzie operują tym samym językiem narracji, stosują w praktyce również te same po prostu totalitarne metody, co stosowała sanacja, i to jest kolejny krok, do Brześcia, do Berezy Kartuskiej i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego, co w Polskę trapiło i gnębiło po roku 26 po przewrocie majowym. No to jest właśnie kolejny krok, dlatego oczywiście to trzeba zwalczyć. I oczywiście narodowcy również będą na celowniku, to czy ludzie o poglądach konserwatywnych i tak dalej, bo oczywiście Tusk to jest jedno, ale taka jest prawda, że tym języczkiem uwagi i jest teraz i będzie pewnie w kampanii, będzie znowu atak na Konfederację jako całość, będzie mowa o tym, że to są ruskie onuce. I oczywiście masz rację, Braun może być wezwany, nawet chociażby z tego, że miał gdzieś zdjęcie w Moskwie z jakimś Rosjaninem i z tego powodu może być już wzywany do składania wyjaśnień, po to, żeby go oczernić, tak jak się kiedyś zrobiło w kampanii wyborczej ze Stanisławem Tymińskim, to zostało zrobione. Prosty myk, wystarczyło powiedzieć o tym, że ktoś tam zeznał, nikt go potem nie weryfikował, że on rzekomo bije żonę, no i przegrał wybory z Wałęsą, które mógł generalnie wygrać, gdyby nie to pomówienie, więc takiego Brauna można też wezwać. No nie tylko to jedno pomówienie, to można, tam była cała kampania. Można wezwać oczywiście Brauna, można wezwać innych polityków, natomiast mówię, no w dłuższej perspektywie, mówię, oczywiście zajmą się tymi ludźmi, którzy są teraz w parlamencie, żeby, jak to się mówi, zgrillować, typu tam właśnie opozycja ta liberalna czy ta lewicowa, ale również oczywiście narodowcy będą na celowniku. Natomiast mówię, no takie osoby jak ty czy ja, to my będziemy w drugiej kolejności po wygranych wyborach. Nami też się na pewno zajmą, jak się zajmą tą problemem bieżącym. Znaczy, i ja powiem tak, no ja od razu wiedziałem, że powiem tak, że Duda to poprze. Po czym? No po tym, że już była mowa, że on to błyskawicznie podejmie decyzję. Wiedziałem, że każdy dzień jest teraz dla nich nowego złota. Powiem więcej. Według mnie oni już mają gotowy, skoro się zdecydowali na tą ustawę, na przeforsowanie, oni już mają gotowy schemat na rozpisany według mnie na każdy dzień aż do samych wyborów, co będą po kolei punktować i co będą w ramach tej ustawy robić z opozycją. I na przykład w piątek przed wyborami przesłuchanie Tuska wielogodzinne. Tak, może tak być. Oczywiście, no to jak to się mówi, cel uświęca środki, oni zrobią wszystko. No, pozbycie się tych apanarzy dla tych ludzi, tych spółek Skarbu Państwa, tego wszystkiego, tych pieniędzy, których mają dostęp, no jest dla nich nie do pomyślenia, więc oni zrobią wszystko, żeby tę władzę po prostu utrzymać na kolejną kadencję, więc tutaj cel uświęca środki, mają rozpisany scenariusz aż do samego dnia wyborów po kolei, co będą robić w tym kierunku i oczywiście udając, że to wszystko dzieje się w majestacie prawa, no przecież przegłosowali ustawę, mają większość w Sejmie, więc im po prostu wszystko wolno, więc czasy po prostu rządy sanacyjnych oprychów po prostu wrócą do łask, tak? Takie metody będą stosowane, że się ludzi będzie po prostu wsadzać do więzień, wzywać na przesłuchania i przecież to są, te większość, ja wyglądałem ten film dokumentalny, to są jakieś absurdalne, w ogóle wyssane z palca tezy o jakichś spiskach w ogóle polityków i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście nie wykluczam, że agentura rosyjska działa na terytorium Polski, bo działa we wszystkich państwach i tak samo i nasza powinna działać we wszystkich państwach, to naturalna rzecz jest. Natomiast dorabianie do tego teraz i teraz jeszcze próba wmontowywania w to wszystko jeszcze w dodatku Niemiec, w ogóle i konfrontacja na obu frontach na linii rosyjskiej i niemieckiej, to jest rzecz po prostu skandaliczna. No, to, w którym kierunku partia rządząca pcha Polskę, to jest po prostu dramat, dramat przy jednoczesnym wykańczaniu rolnictwa w tym samym czasie polskiego, tak, kosztem rolnictwa ukraińskiego, to po prostu świadczy tylko o jednym. Trzeba zrobić wszystko, powiem tak, dla mnie w tym momencie już nawet kwestią drugorzędną jest, kto te wybory wygra, jeśli idzie o opozycję, byle odsunąć PiS od władzy po prostu. To jest niebezpieczna ekipa, która naprawdę dąży do dominacji, do przejęcia kontroli nad państwem i rzeczywiście mają, to już widać tą ustawą, w planach nie tylko właśnie wprowadzanie takiego terroru, bym powiedział, psychicznego, ale oni z pewnością do tych wyborów być może będą chcieli na przykład jeszcze kogoś nawet tymczasowo aresztować na przykład. Natomiast wiesz, ja się zastanawiam, czy opozycja wcale będzie lepsza. Ja sobie wyobrażam taką oto sytuację, że no to jest na razie political fiction absolutne, bo oni robią, totalna opozycja robi wszystko, żeby tych wyborów, broń Boże, nie wygrać. Ja się trochę nie dziwię, bo brać odpowiedzialność za ten rozszalały stan na przykład gospodarki, to nie jest przyjemne zadanie. Ale na przykład, no załóżmy, że wygrywa. No i ta komisja, zostanie jej zmieniony skład, ale ona nie zostanie rozwiązana. Tylko na przykład przed jej oblicze będzie wzywany
dajmy na to, Antoni Macierewicz, no wiemy, że Tomasz Piątek ujawnił rosyjskie powiązania Macierewicza, nawet jeśli to są tylko powiązania, nie wiem, z pierogami ruskimi, to już są rosyjskie powiązania Macierewicza. A nawet jeśli na przykład, nie wiem, będzie jakiś czynnik, niektórzy upatrują taki głos z rozsądku w Konfederacji, ja jestem coraz bardziej sceptyczny, tym bardziej, że mówiłeś o tych wszystkich ustępstwach takiej, powiedziałbym, no nieśmiałości. To tak jak nieśmiałość była w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ja jeszcze nieśmiałość w stosunku do Stanów Zjednoczonych jestem w stanie zrozumieć, bo to jest jednak światowe supermocarstwo, które się co prawda teraz chwieje, ale jeszcze jest supermocarstwem. Natomiast w stosunku do Ukrainy takiej nieśmiałości nie jestem w stanie zrozumieć. A tu przyjeżdża sobie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Wcześniej dochodzi jeszcze do spięcia pana Jasiny, sługi narodu ukraińskiego, ze swoim panem, ambasadorem Zwaryczem, gdzie żąda od niego, żeby przeprosił, ambasador Zwarycz się bezczelnie odcina dosyć. Inna rzecz, że ja bym sobie życzył, żeby tak choć raz na parę lat się jakiś polski ambasador odszczeknął tak gdzieś na zachodzie. Natomiast przyjeżdża jak jakiś, przepraszam bardzo, lump do Sejmu, wygłasza przemówienie, gdzie współczuje wszystkim ofiarom tragicznych wydarzeń na Wołyniu, czyli co, nie wiem, w 1933 na Wołyniu meteoryt spadł, czy co się stało? Tak, jakby tam był COVID, prawda? No COVID albo meteoryt spadł, tak? I zginęło 150 tysięcy Polaków, bo meteoryt walnął co najmniej takiej wielkości, jak ten, co dinozaury wykończył. A pana Stefańczuka, tego właśnie dresiarza z Ukrainy, w pierwszym rzędzie oklaskuje Krzysztof Bosak. No to ja nie mam więcej pytań. Ja tylko mogę ci przyklasnąć i powiedzieć, że co, no człowiek wyglądający jak kominiarz, myślałem, że to jakiś przewodniczący Związku Kominiarzy Ukraińskich. Kominiarz z Sandomierza. Przyjechał kominiarz z Ukrainy tutaj, z jakiegoś Związku Kominiarzy, pytać i konsultować w naszym Sejmie, jak z tą ustawą kominową, tak? Więc no żałosne, to jest po prostu żałosne, że przyjeżdżają ubrani jak lumpy, wchodzą do naszego Sejmu, w ogóle czują się to w ogóle jakby byli w ogóle u siebie, właściwie tonem, i to, ale zresztą ten ton, co ciekawe, to zwróćmy uwagę, oni sobie na to pozwalają, nie tylko zresztą w Polsce, to właściwie te ciągłe rugowanie tych poszczególnych państw, teraz na przykład rugowanie również przecież Gruzji na przykład za to, że śmiała mieć czelność uruchomić połączenie lotnicze między Moskwą a Tbilisi, to już jest po prostu skandal, jak tak w ogóle można, Dochodzą... to tak samo jak wiesz, jest skandal, Polak pojechał na Białoruś. To jest po prostu tak, jest, to jest, napominana jest Gruzja, napominane są Węgry, teraz jeszcze Polska ma siedzieć cicho, bo teraz to jest nie moment, nie czas, nie pora na to, żeby mówić o Wołyniu. Upominane są inne kraje Zachodu, naprawdę oni naprawdę nabrali takiej pewności siebie, że są po prostu pępkiem świata. Ja chcę tylko przypomnieć, że po roku 45 na całym świecie non-stop nie było dnia bez wojny i giną każdego dnia w innych częściach świata również ludzie tysiącami. W Hutu wyrżnęli Tutsi 2 miliony, tak, w krótkim okresie czasu. Jakoś nikt tego nie przeżywał. Nie są jedyni. Dzisiaj mamy też Górski Karabach, Arcach, gdzie 200 tysięcy ludzi jest odciętych od świata, również małe dzieci, dla których jedynym marzeniem jest to, żeby przywrócić połączenia. Nikt o tym nie mówi. Natomiast pępek świata, Ukraina po prostu. Tylko Ukraina cierpi. Tylko Ukraina jest jedynym miejscem, gdzie się po prostu toczy wojna. Nigdzie indziej wojny nie było, nie ma i nie będzie. Po prostu Ukraina jest najważniejsza. Także Ukraina szczególnym dobrem narodu, można powiedzieć, polskiego stała się, tak? Także patrząc na pana Stefańczuka, to nawet natomiast, każdy kilogram Ukraińca szczególnie. Natomiast zachowania oczywiście posłów Konfederacji, to znowu przypominają mi te zachowania z początków tego konfliktu w ubiegłym roku, tak? Kiedy to poseł Winnicki opowiadał to, jak to się obściskiwał z Ukrainką, jak to sobie współczuli, tak? No bo oczywiście chcieli mieć w sondażach wysoko, więc się bali reakcji społeczeństwa, więc się wtedy obściskiwali z Ukraińcami. Potem nagle widząc, że jednak nastawienie coraz szerszych kręgów polskiego społeczeństwa jest inne, odmienne, że ludzie mają tego dość, no to nagle zaczęli mówić już tym, bym powiedział, takim narodowo-patriotycznym językiem, jakim powinni mówić byli od początku. Ale właśnie się okazuje, że to jest tylko taki język pod publikę, jak przyjeżdża jakiś przedstawiciel właśnie ukraiński, nawet wyglądający jak kominiarz, no to po prostu bije mu się pokłony, mu się po prostu klaszcze. Przecież ostentacyjnie posłowie w ogóle narodowo myślący powinni w ogóle wyjść z sali obrad w ogóle, a nie tylko, że mu nie klaskać, powinni ostentacyjnie w ogóle wyjść i nie chcieć mieć w ogóle nic wspólnego z tym człowiekiem. A oni nie dość, że nie wyszli, nie usiedli i mogli poprzestać nawet nie być mu w ogóle brawami, czy tam buczeć chociaż podczas tego, no to po prostu jeszcze mu klaszczą. No tak, klaszcie, a potem mówcie swoim wyborcom tak, że wy jesteście tutaj opcją narodową, że wy tu myślicie o Polakach pomordowanych na Wołyniu. Jak wam nie wstyd, posłowie Konfederacji? Pytam się.
No cóż, a propos tych wpisów, to ja się zastanawiam, może jak je Robert Winnicki zobaczył, to dlatego dostał tego zawału, czy niektórzy mówią rzekomego zawału. No, zobaczył jaką głupotę palną. No, nie wiem, co w tym, czy rzeczywiście aż tak się pochorował, bo podobno rzekomo tak dużo i ciężko pracował. Ja tej pracy posła Winnickiego nie widziałem w ostatnich Ale to latach. wiesz co, to ja tu będę polemizował, bo z mojego doświadczenia w Ruchu Narodowym wynika, że większość aktywności tej formacji jest skierowana do wewnątrz. Czyli, no tak jak znany warszawski mecenas też głównie zajmował się tym, żeby żadna konkurencja mu nie wyrosła, no to tak Robert Winnicki tak się zajmował tym, żeby mu żadna konkurencja nie wyrosła, że albo mu wyrosła i podziękowała, albo tak się zapracował, że no niestety. Przechodzimy do spraw międzynarodowych. Wybory w Turcji wygrał Recep Tayyip Erdogan. Ja bym powiedział Ziobro zaskoczenia, ale widziałem nagłówki mediów rosyjskich. Pabieda Rosji. Znaczy, żeby oni się też nie zdziwili, bo to, że to znaczy, być może to oni, znaczy, powiem tak, oni chyba sobie zdają jednak z tego sprawę, że to nie jest żadna pobieda Rosji, bo Erdogan jest człowiekiem, którym jest nieprzewidywalnym i na pewno nie będzie też chodził na pasku Rosji, tylko będzie prowadził własną politykę. Ale Ale oczywiście nie będzie też marionetką nie będzie Waszyngtonu. też marionetką Waszyngtonu, więc oczywiście pod tym kątem to rzecz się oczywiście stała dobrze, bo każde kolejne państwo, i zwłaszcza tak duży gracz jak Turcja, które chce prowadzić samodzielną politykę, to jest z pewnością plus dla świata, tak? Dla układu międzynarodowego, tej całej układanki na szachownicy. Natomiast oczywiście no, to raczej wymiar taki propagandowy, chyba żeby po prostu zdenerwować i wkurzyć, delikatnie mówiąc, stronę amerykańską, bo przecież Erdogan prowadzi politykę niezależną i wygaduje się z każdym, z kim ma interes. Przecież śledzi też broń. Tutaj oczywiście mówi, że Rosja to bliski współpracownik, nie zerwał kontaktów dyplomatycznych i gospodarczych z Rosją, ale jednocześnie sprzedaje broń Ukraińcom, więc prowadzi po prostu własną, niezależną politykę. No, z jednej strony mówię, jest się z czego cieszyć, z drugiej strony, jeśli się spojrzy na jego zapędy, bym powiedział, imperialne w regionie, no to też nie wygląda zbyt ciekawie, również w kontekście sytuacji tutaj właśnie w wspomnianym Górskim Karabachu i Armenii, gdzie w tym tygodniu no, mówi się, że historyczna kwestia, porozumienie, no, kiedy w 2000 w 18 roku do władzy doszedł Paszynian prozachodni, no wydawało się, że no ukrócona zostanie w Armenii korupcja i rzeczywiście no, Armenia może pójdzie tam własną gdzieś tam drogą. No to, ale to pójście w kierunku zachodnim skończyło się na tym, że Putin umył ręce jak ten Poncjusz Piłat i mówi, no to w takim razie radźcie sobie sami. No i efekt tego radzenia sobie samemu jest taki, że kapitulacja, że tak powiem, na odcinku Górskiego Karabachu, 200 tysięcy ludzi, rdzenny, bym powiedział, obszar należący do jednej nacji zostanie wchłonięty w tym momencie przez Azerbejdżan. Niby rzekomo Azerbejdżan obiecał, prawda, bezpieczeństwo tym ludziom. Ja w to bezpieczeństwo nie wierzę. Azerowie to po prostu jest fałszywa azjatycka nacja. Niszczyli kościoły chrześcijańskie w Armenii, w Górskim Karabachu już teraz. Niszczyli również cmentarze, wszelkie ślady, bym powiedział, obecności Ormian. Efekt tego będzie taki, że zostanie tam może naprawdę garstka jakichś najbardziej zatwardziałych ludzi w podeszłym wieku, którym jest już wszystko jedno, reszta po prostu będzie musiała uciec po prostu z Górskiego Karabachu i ten rejon na pewno zostanie zasiedlony przez Azerów. Nie będzie tam po prostu dla nich miejsca, ja w to po prostu nie wierzę. Tam ta wrogość jest na tyle duża, że nie będzie tam miejsca do życia i mieszkania. Mieszkania dla Ormian w Górskim Karabachu. Pytanie, pewnie część przeniesie się do Armenii, reszta, że tak powiem, rozjedzie się po świecie, ale to i tak nie uspokoi napięcia, bo przecież jest jeszcze Nachiczewan, czyli ten rejon Azerbejdżanu odcięty bezpośrednio od Azerbejdżanu właściwego przez właśnie Armenię i oni na tym nie skończą. Będą chcieli anektować właśnie obszar łączący właśnie ten Nachiczewan, bo to taki właśnie trochę taki odpowiednik, bym powiedział, Prus Wschodnich, tak? Będzie taki postulat będzie jak u Adolfa Hitlera, tak? Korytarza, tak? Między Prusami a Niemcami właściwymi, można powiedzieć, tak? Więc ja nie widzę tego, żeby to się na tym miało skończyć. To poddanie się Armenii do niczego dobrego nie doprowadzi. Samych Ormian w Górskim
Górskim Karabachu, a jeszcze właśnie zwycięstwo Erdogana tylko to podkręci całą tą atmosferę, ponieważ Erdogan mówi, no, dąży do stworzenia pod przywództwem Turcji właśnie jednego takiego zwartego bloku państw tych turańskich, czyli tak jak mówię, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, te wszystkie kraje mają właśnie ściśle współpracować z Turcją i Azerbejdżan oczywiście, ma powstać z tego taki jeden, powiedzmy, blok państw turańskich, tak, pod przewodnictwem tureckim. I Armenia jest zawali drogą, w ogóle zupełnie, no, jak się popatrzy na mapę, to jakby nie ma tam dla niej miejsca, więc problem Armenii się po prostu nie skończy z pewnością, więc mówię, no, ja dwutorowo patrzę na to zwycięstwo Erdogana, z jednej strony to cieszy, z drugiej strony będzie to przyczyną większych napięć, a zwróćmy jeszcze uwagę na to, że Iran tak naprawdę jest jedynym obrońcą w tym momencie Armenii, tak jak mówię, być może też z tego tytułu może dojść do napięcia między Azerbejdżanem i właśnie Iranem, który też jest stronnikiem Armenii w tym konflikcie, więc mówię, no... Notabene Iran dostarcza przecież drony Rosji. Kijów po ostatnich atakach właśnie tymi dronami zapowiedział odwet na Iranie. Odwet przyszedł z ciekawej strony. Mianowicie doszło do starć na granicy Iranu z Afganistanem. No, czy to może nie było tak, że dlatego tak szybko upadł Afganistan i tyle tam sprzętu zostało, żeby teraz, no, talibowie muszą się wypłacić? No być może było to celowe, ten sprzęt był zostawiony po to, żeby destabilizować tą granicę właśnie między Iranem i Afganistanem, żeby ułatwić sprawę Izraelowi, właśnie Stanom Zjednoczonym, że teraz Iran będzie musiał na kilku swoich granicach bacznie uważać na to wszystko, co się dzieje. To też być może stąd spolegliwość Zachodu względem Azerbejdżanu i tego, w jaki sposób zachowuje się względem mieszkańców Górskiego Karabachu, że pozwala, no, klanowi Alijewów, tak, mówi się przecież, prawda, szanowni państwo, o braku demokracji na Białorusi, o braku demokracji w Rosji, ale klan Alijewów rządzący w sposób totalitarny również Azerbejdżanem Zachodowi nie przeszkadza, Polsce również nie przeszkadza, tylko to właśnie to zależy od tego, czy się z danym krajem robi interesy, czy się nie robi. Jak się robi, to wtedy dyktatura jest cacy, mafia rządząca krajem może być cacy, ale jak się nie robi z tych interesów, albo ktoś nakazuje nam, żebyśmy prowadzili taką politykę, no to wtedy ten kraj dany, mający u siebie te rządy, bym powiedział, takie niedemokratyczne czy mniej demokratyczne, wtedy ten kraj jest po prostu B, więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i od doraźnych interesów różnych grup nacisku, tak, naciskających na Polskę zewnętrznie, a jak widać, wszyscy już mówią wprost, no, te wypowiedzi ambasadora chociażby Brzezińskiego, tak, który jakby wprost już mówi o tym, że dyrygują Polską, ale co ciekawe, komentarz nawet jednego z publicystów bodajże w Polsacie widziałem, który mówił właśnie o relacjach właśnie też i między Stanami a Niemcami. Ten publicysta polski mówi tak, że on mówi wprost, że również ma nadzieję, że przypilnują wyborów i będą pilnować Niemców Amerykanie, czy jakby, że, no, po prostu mówi się o tym wprost, że takie kraje jak Polska, nawet nie tylko, że Polska, tylko no, Niemcy, no, wiodąca gospodarka europejska, potęga, 82-milionowe tam, czy 4-milionowe państwo, również według tych polskich publicystów ma być kontrolowane przez Stany Zjednoczone. Taki jest trend i taki jest kierunek, taki jest wymóg, że Europa ma być podporządkowana polityce Stanów Zjednoczonych, tak? Czy się to komuś podoba, czy nie? To jeszcze mamy, no, trochę Michałki już, dwa tematy. Najpierw konkurs Eurowizji, na którym ja się nie znam totalnie. Widziałem, znaczy tam generalnie co roku są jakieś dziwadła, więc dlatego ja tego nie oglądam po prostu, więc co tam się wydarzyło? Znaczy ja powiem tak, ja to oglądam tylko po to, żeby potem patrzeć, jak jest głosowanie, jak poszczególne państwa głosują na siebie nawzajem, to znaczy na linii wzajemnych sympatii i antypatii, jak w tym wszystkim wypadamy blado my, po co się okazuje, że nas naprawdę nikt nie lubi, to znaczy nikt nas nie lubi w Europie, no, państwa głosują na siebie po sąsiedzku, Czesi na Słowaków, Słowacy na Czechów, Litwini na Łotyszów, Skandynawowie między sobą, Norwegowie na Szwedów, Szwedzi na Norwegów albo Finów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my zostajemy generalnie z niczym, bo my głosujemy na Ukrainę, a Ukraina nie głosuje na nas. Zostajemy z ręką w nocniku, więc tylko po to to ogląda, bo oczywiście sam... A czy Ukraina głosowała na Izrael? Nie pamiętam, czy Ukraina głosowała na Izrael, natomiast na pewno Polska głosowała na Izrael, no i też spotkała się potem z odpowiedzią, tak, kiedy przedstawicielka Izraela stwierdziła, że nie spodziewała się, że z tak antysemityckiego, prawda, państwa jak Polska w ogóle jakieś głosy na nią padną, przecież to jest, prawda, kraj wiadomo. Ale to nie, to komplement. Komplement jest.
Więc poziom muzyczny tego jest coraz gorszy, natomiast ja tak pobieżnie nawet na pierwszy rzut oka myślałem, że ten festiwal i tak jest taki w tym roku bardziej konserwatywny, no bo nie było żadnej kobiety z brodą, tak zwanego żadnego ciptaka, jak ja to mówię, ale to tylko pozory, jak się okazało, bo dokładnie nie przeanalizowałem sytuacji. Okazuje się, że reprezentantka Szwecji to w rzeczywistości był wcześniej facet, w dodatku jeszcze nie Szwed, tylko pochodzenia też tam jakiegoś, nie wiadomo też w ogóle skąd. Totalny miszmasz, totalny rozgardiasz, występy tych niektórych roznegliżowanych w ogóle zespołów, nie wiadomo w ogóle po co, to w ogóle na co. No po prostu dramat. No to jeśli to ma być wizytówka Europy, to naprawdę potem nie dziwmy się, że Azja patrzy na nas z pogardą. My na nią patrzymy czasem z pogardą, tak jak mówię, też, że albo jakieś azjatyckie, prawda, mechanizmy. Natomiast oni pod względem chociaż tym kulturowym, pod tym względem właśnie jakiegoś takiego trzymania tej higieny, bym powiedział, w tej sferze kultury, trzymają się w jakiś sposób. Bo to, co się dzieje w Europie, to jest po prostu dramat. No ten festiwal to jest taki obraz nędzy i rozpaczy i on odzwierciedla kondycję intelektualną, moralną, etyczną, duchową Europy. To po prostu powinno być zaorane. Jak ja to powiedziałem, napisałem na Facebooku, że rolnik wiedziałby, co z tym zrobić. Po prostu oprysk chwastoksem by się po prostu przydał całego tego festiwalu. Jedyne rozwiązanie, tak? Albo zrzucenie na palmu na ten festiwal. To byłoby raz na zawsze, może byłby koniec i finał. Także ten, kto nie widział, dużo nie stracił. Niemniej dla tych smaczków, kto na kogo głosował, warto było to zobaczyć, żeby uzmysłowić sobie po raz kolejny, że jesteśmy po prostu krajem, którego nikt nie lubi w Europie. Po prostu nikt nas po prostu nie lubi, dlatego nikt też na nas nie głosuje. Pomijając oczywiście poziom też tego polskiego występu, który swoją drogą też był żałosny, ale mimo wszystko jednak no, widać ewidentnie, że po prostu jesteśmy nacją nielubianą w Europie przez nikogo. Jak mawiał profesor Wolniewicz świętej pamięci, zatapiać. No to jeszcze jeden Michałek. Pojawiła się już nam tutaj postać znanego warszawskiego mecenasa. Proszę Państwa, znany warszawski mecenas Roman G. Teraz to już chyba raczej włoski koń, mecenas chyba bardziej. Pseudonim Koń. Wraca do polityki i będzie się ubiegał o mandat senatora z powiatu poznańskiego, czym wywołał konsternację innych sygnatariuszy paktu senackiego, że to niedobra jest, że tam jest senator z Platformy i ona też chce się ubiegać o awans, ale mecenas Giertych chyba po prostu dogadał się z Donaldem Tuskiem. Nie wiem, czy Donald Tusk, wiem, że syn Donalda Tuska był jego klientem, nie wiem, czy sam Donald Tusk też. Nie śledzę tak. Chyba też był, ale na pewno wielu prominentnych działaczy Platformy tak. Było również. Tak? No i proszę Państwa, ciekawe, no taki przeskok od lidera najbardziej skrajnie prawicowej polskiej partii do, prawda, no już gdzieś go chyba podpisywano, czy to przerabiano z TVN-u ujęcie Roman Giertych, działacz LGBT, ale no właśnie po tej stronie czerwono-tęczowej opozycji nagle się znalazł. Niezły przeskok. No cóż, no to tylko z przykrością można stwierdzić, mówię, bo robiliśmy przecież wiosną tego roku konferencję, tak, poświęconą Jędrzejowi Giertychowi, że dziadek, że tak powiem, właśnie Jędrzej w grobie się tam przewraca, jak patrzy na poczynania swojego wnuczka, który dla pieniędzy apanarzy jest w stanie zrobić wszystko, sprzedać duszę diabłu. Natomiast to jest tylko tak naprawdę według mnie pierwszy krok. Warto to podkreślić, że ambicje Romana są znacznie większe, choć on nie ma według mnie predyspozycji, żeby marzyć o tym, żeby być prezydentem, znaczy żeby rzeczywiście realnie myśleć o tym, żeby być prezydentem Polski, bo po prostu jest typem antypatycznym i na pewno większość ludzi, no jednak choćby nie wiem, co mówił i co jeszcze zrobił i nie wiem, komu tam jeszcze nie wchodził w zadek, to i tak go nie poprze. Natomiast oczywiście to jest człowiek, który był już wicepremierem, który był posłem, no teraz oczywiście senatorem, ale on senatorem chce być tylko po to, że to ma być jego taki na niego przyczółek, żeby w przyszłości kandydować na prezydenta Polski. Ja uważam, że dla niego jego spełnieniem w ogóle marzeń jest kandydowanie jako prezydent Polski. Powiem tak, no prezydentem Polski według mnie nie zostanie, ale w drugiej turze, kto wie, przy tych realiach polskich, mógłby się znaleźć. Ma realne szanse według mnie, żeby w drugiej turze na przykład... A ja myślę, że celem krótkodystansowym może być tak, że on być może wierzy rzeczywiście, że totalna opozycja, mimo, że tak jak już powiedziałem, totalna opozycja robi wszystko, żeby te wybory przegrać, że zostanie na przykład minister sprawiedliwości w rządzie totalnej opozycji, będzie ścigał tych wszystkich Ziobrów, Kamińskich, Kaczyńskich. On chciałby już, to jest człowiek naprawdę przepełniony zemstą. Tak, to jest człowiek, Roman Giertych jest człowiekiem mściwym, to nie ulega wątpliwości, każdy kto miał... Trochę mu się nie dziwię.
to o tym wie, a zwłaszcza, że rzeczywiście po tym rozpadzie tej koalicji PiS naprawdę znalazł mu głęboko za skórę, bo przecież nie ukrywajmy, że rozpad tego rządu to był tak naprawdę pierwszy rząd po roku 89, który był rzeczywiście, miał elementy w sobie rządu naprawdę narodowego, natomiast braciom Kaczyńskim się to po prostu znudziło i stwierdzili, że po co mają rządzić razem z Lepperem i Giertychem, po co im narodowcy i ludowcy, trzeba po prostu ich wyrugować, wyciąć, no i zaczęło się wycinanie, zaczęły się gierki, no i udane i skuteczne, tak? Natomiast jakby Roman po dziś dzień się nie może z tym faktem pogodzić, że został w taki sposób potraktowany, a jest człowiekiem mściwym i rzeczywiście wykazał się potem ogromną zręcznością, sprzedał duszę diabłu, ale cel dla niego uświęca środki i rzeczywiście mogłoby się tak zdarzyć, że w wypadku zwycięstwa tej opozycji, że rzeczywiście byłby tym ministrem i rzeczywiście no, nadeszłyby trudne, ciężkie dni dla PiSu, bo wydaje mi się, że on by się tak z nimi nie szczypał, jak oni się szczypią w tej chwili z Platformą Obywatelską, w tym sensie, że oczywiście dużo mówią o spiskach i tak dalej, ale tak naprawdę nikogo o korupcji, nepotyzmie za czasów rządu Platformy Obywatelskiej, a tak naprawdę poza Nowakiem, którego i tak już ścigały ukraińskie służby, to tak naprawdę z nikim więcej nic tak naprawdę sensownego tak nie zrobili, tak? Nikt nie został skazany, nikt nie siedzi w więzieniu, wszystko to się jakoś tak dziwnie rozmywa, jest głośno w mediach, że kogoś tam gdzieś zatrzymano, postawiono jakieś zarzuty, ale tak naprawdę potem i tak ostatecznie wszystko to się rozmywa, byle się wykazać i jakoś tam w mediach pokazać, że coś się po prostu dzieje na tym odcinku. No tak. No to myślę, że tym akcentem humorystycznym zakończymy i zobaczymy. Już Roman Giertych kiedyś próbował się dostać do Senatu. Nie wyszło. Do iluś tam razy sztuka. Nie życzymy powodzenia. To tyle myślę na dziś. To był komentarz miesiąca. Komentowali Arkadiusz Miksa. Kamil Klimczak. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, do wspierania naszego kanału finansowo. Dane do wsparcia są w opisie i zachęcam także do odwiedzenia naszego kącika księgarskiego. Też jest w linku pod filmem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.